Witajcie moi drodzy, tu Jasnowic Nazar, wizję w punkt. Witam państwa bardzo serdecznie na naszym kanale. Szanowni Państwo, pewnie zauważyliście, że w mediach na nowo odgrzana została sprawa pani Iwony Wieczorek, która zaginała wiele lat temu i jest poszukiwana przez ludzi. Z jej rodziny jest poszukiwana przez przyjaciół, jest poszukiwana także przez policję i przez archiwum X policyjne służbowych ludzi. Całkiem niedawno doszło do ujawnienia nowych okoliczności, które miały miejsce z tą sprawą. Dostaje także różnego rodzaju maile, dostaje różnego rodzaju, jakby. Zagwozdki odnośnie tej sprawy, zapytania, ale nikt z rodziny, ani mama pani Iwony Wieczorek, ani jakakolwiek inna najbliższa osoba nie zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc. I powiem Państwu, że nie dziwię się, że coś takiego nie zostało zrobione, dlatego że Cała otoczka, pani Iwony Wieczorek, cała ta sprawa jest na tyle pisana grubymi nićmi, na tyle wydaje się naprawdę zawiła, na tyle wydaje się skomplikowana, smutna przez to smutna na pewno dla osób najbliższych, że każde zamieszanie wokół Pani Iwony Wieczorek wokół tego całego zaginięcia jest jak gdyby wcale nie pomocą, jest moim zdaniem olbrzymią ilością dziegciu w całym tym zbiorze informacji. Uważam, że nad sprawą Pani Iwony Wieczorek nie należy szumieć, nie należy robić sobie, Szczególnie na pewno kampanii medialnej, jakiejś reklamy, tylko należy się pochylić przede wszystkim z szacunkiem. Po drugie, należy pochylić się z prawdą, czyli powinni pochylać się ci, którzy mają coś do powiedzenia, zarówno świadkowie, czy też po prostu osoby z jakimkolwiek darem jasnowidzenia, przepowiadania. A po trzecie, nie wychodzić przed szereg. Czyli należy uszanować wolę rodziny. Jeżeli, takie jest moje zdanie, rodzina nie zwraca się do kogoś z prośbą o grzebanie wokół ich bliskich, ogrzebanie wokół tej sprawy. A proszę Państwa, pani Iwona Wieczorek nie była osobą publiczną. Ona stała się osobą publiczną po tym zaginięciu. Trzeba zadać sobie pytanie czy życzyłaby sobie takiego szumu. Piękne sprawy i do pięknych spraw dochodzi się proszę państwa wtedy do prawdy, gdy zachowany jest spokój, bo kiedy zachowany jest spokój, zachowane są wszelkiego rodzaju możliwości. Na przykład dla policji możliwości działania racjonalnego. Czyli kiedy nie ma nacisku emocjonalnego ze strony społeczeństwa, wtedy można działać. Jeżeli jest spokój, to także jasnowidze mogą, proszę państwa, działać w spokoju. Jasnowidz, który ma w sobie olbrzymią dawkę niepokoju, jasnowidz, który ma w sobie olbrzymią dawkę turbulencji, jak ja to nazywam, no raczej nie dojdzie. W tym przypadku, przynajmniej w sprawie pani Iwony, wieczorek do wielkich efektów. I też trzecia sprawa, proszę państwa. Ja nie chcę być wrzucony w jeden wspólny worek z ludźmi, którzy dokonali, można to powiedzieć, nawet pewnego rodzaju gwał, no właśnie, tak, tu na tej sprawie. Dając niefortunnie rodzinie pani Iwony wieczorek nadzieję, i to nadzieję pustą, bezzasadną. nadzieję bez argumentów, bez A taka nadzieja, proszę państwa, bardzo szybko zamienia się w beznadzieję. Nie chcę być wpisany w worek ludzi, którzy Wykorzystując osobę pani wieczorek, krzywdę jej rodziny, która przez te lata została im zadana, robią sobie na tym kampanię, reklamę. Nie chcę. Ja, proszę państwa, dzisiaj powiem trzy takie wizje, które mogą pomóc. Mogą pomóc. Powiem je ad hoc powiem i ad hoc być może one nie będą rozwiązaniem sprawy bo może policja może archiwum X o tym już po prostu wie i to będzie tylko potwierdzenie tego że są na właściwym tropie nie chcę bowiem właśnie grzebać bez zgody rodziny to trzeba uszanować bez zgody rodziny w czci jak to się mówi w sprawie, skoro ktoś sobie tego po prostu nie życzy. Bo może już po prostu, proszę Państwa, niektórzy mają tego wszystkiego dosyć. A ja spotkałem na swojej drodze rodziny, bliskich osób, proszę Państwa, być może na przykład też zaginionej, inaczej nie zaginionej, tylko zamordowanej dziewczyny, gdzie Jedynie ojciec szuka, grzebie, poszukuje, ale już inni bliscy mają tego wszystkiego dosyć. Już inni bliscy po prostu pogodzili się. Mówicie, nie da się z tym pogodzić, a myślicie, że da się żyć w takiej niepewności? Da się żyć codziennie będąc skubanym z godności? O czym mówię? Dlaczego dotykam tutaj godności? Proszę Państwa, Chciałbym, byście zobaczyli pewien artykuł, który dla mnie jest wstrząsający, ale jednocześnie jest dla mnie wskazówką, żeby nie dotykać, skoro nie jest się proszonym przez najbliższych. Proszę spojrz, spójrzcie. I też jednocześnie ja się nie chcę wpisywać w pewien nurt, w pewne środowisko. Proszę spojrzeć. Mam nadzieję, że uda mi się. O, jest to, proszę państwa. Proszę spojrzeć. Artykuł z Onetu pod tytułem Matka Wieczorek wspomina wizję tutaj pewnego człowieka, coś nieprawdopodobnego, co ten człowiek wyprawiał. Chciałbym państwu przeczytać cały ten artykuł, zatrzymując się powoli i Roztrząsając. Jednocześnie jest to moja odpowiedź dla tych, którzy wysłali mi maile. Niektórzy z oburzeniem, dlaczego ja się nie zajmuję tą sprawą, dlaczego ja się nie zajmuję poszukiwaniem osób zmarłych. Niektórzy inni z kolei z zarzutem, że pewnie się nie zajmuję, dlatego że nie posiadam daru jasnowidzenia. Inni zaczęli pisać z wielką nadzieją, ale powtarzam. Żadna z tych osób nie jest osobą najbliższą zaginionej. A ja nie chcę się wpisywać w pewien nurt, nie chcę być wrzucony w jeden worek szarlatanu. Cytat: Leży w lesie, 100 metrów od drogi, głową na południe. Telefony z takimi informacjami przez lata otrzymywała mama zaginionej Iwony Wieczorek w sprawie, Którą żyła cała Polska, wypowiadali się jasnowidze z różnych zakątków kraju. Od razu mówię, że ja się tą sprawą nie zajmowałem. Ja się takimi sprawami, w gruncie rzeczy, nie chcę zajmować. A każdy z nich miał inną wizję. Ja się sama sobie dziwię, że jeszcze żyję. Mówiła mama zaginionej po pięciu latach poszukiwań w rozmowie z Newsweekiem. Noc z 16 na 17 listopada 2010 to właśnie wtedy ostatni raz widziano iwonę wieczorek. Tego wieczora dziewczyna bawiła się w dyskote dyskotece Dream Club w Sopocie. Wychodząc, pokłóciła się ze znajomymi i do domu wracała sama. O godzinie 3.30 w nocy po raz ostatni rozmawiała z nimi telefonicznie. Później zarejestrowały ją jeszcze kamery miejskiego monitoringu. Zaginięciem 19-letniej gdańszczanki żyła cała Polska. Wkrótce sprawa ta może doczekać się wyczekiwanego przez lata przełomu. Nic się kupy nie trzymało. To taki przedtytuł w artykule. Iwona Wieczorek-Kinda, mama zaginionej, sama zgłosiła się do pewnego jasnowidza. Tutaj cytuję. W niedzielę, tuż po zaginięciu, Przyjechała do mnie mama zaginionej w towarzystwie innego mężczyzny, która przyniosła mi rzeczy Iwony Wieczorek. Były to dwie bluzki i zdjęcie. Zeznawał Jasnowic Czuchowa na komendzie wojewódzkiej policji w Gdańsku w 2012 roku. Jasnowic tłumaczył jednak, że zdjęcie jest elementem drugorzędnym, gdyż najważniejszy jest zapach. W swojej pierwszej wizji ów, ów Jasnowic, ów człowiek wskazał, że Iwona żyje i znajduje się gdzieś w pobliżu altany ogrodowej, przy której znajduje się, i tutaj cytat, proszę Państwa, przy której znajduje się jakiś ciek wodny, przy której znajdują się jakieś elementy betonowe o kształcie prostokątnym wypełnione wodą. Przytaczała wizję Jasnowidza, przytaczał wizję Jasnowidza Janusz Szostak w książce Co się stało z Iwoną wieczorek. Kiedy jednak po kilku dniach ów jasnowic, Pojawił się na deptaku i otrzymał kolejną rzecz należącą do zaginionej. Jego wizja się zmieniła. Wtedy, i tutaj cytat, miałem kolejne doznanie, z którego wynikało, że Iwona Wieczorek nie żyje. Kolejne wizje tego człowieka, ten człowiek miał doświadczyć już przed kamerą Polsatu latem 2010 podczas jednego z odcinków programu Interwencja. Jak relacjonuje tygodnik Powszechny, Ufiasnowic Jasnowic wącha w nim białą koszulę dziewczyny, zamyka oczy, po czym bazgrze w zeszycie kreski i zaczyna mówić o krzewach w nieregularnych kształtach, które szybko wskazuje mu jeden z obserwujących go mężczyzn. Ten człowiek zrywa się więc z krzesła i biegnie w stronę wyjścia z plaży, biega po krzakach, gestykuluje: Kopiemy, krzyczy. I tutaj wypowiada się mama. Pani Iwony wieczorek, pani Iwona Kinda wieczorek. O programie dowiedziałam się przypadkiem. Przyszłam na plażę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Gdy widziałam tę szopkę, byłam w szoku. Uf Jasnowic biegał, jakby miał wizję, a w rzeczywistości dzień wcześniej sama mu o wszystkim opowiadałam, oprowadzałam i pokazywałam miejsca. Coś nieprawdopodobnego, co ten człowiek wyprawiał i w tym momencie się proszę państwa zatrzymam proszę państwa dlaczego na początku tej audycji powiedziałem że należy w ciszy potraktować tę sprawę otóż nie dlatego że chciałbym umyć ręce od że chciałbym umyć ręce proszę państwa od tej sprawy nie, posiadam prawdziwy dar jasnowidzenia. Ale powtarzam, ta sprawa jest tak nabrzmiała, że mam wrażenie, że są osoby w tym kraju, które, które wreszcie na, nad zaginięciem tej młodej 19-letniej -letnie, 19 dziewczyny wprost zażerowali. Wprost jak pasożyty, robiąc sobie kampanię, robiąc cuda, oszukując, jak się okazuje, oszukując. Proszę Państwa, nie chcę być w tym samym worku. Jeśli, a tą sprawą zajmuje się policja, jeśli archiwum X policyjne nie rozstrzygnie tej sprawy, będzie miało wątpliwości, będzie miało jakiekolwiek trudności, to okaże się, że na przykład nagrana w tej sprawie, za dwa tygodnie, za miesiąc, może za dwa miesiące, przeze mnie audycja, gdyby zwróciła się do mnie o pomoc rodzina, mogłaby pomóc, ale ufam, że skoro organy ścigania, organy, które poszukują, zajmują się tą sprawą, to należy dać im czas, należy dać ciszę. I przede wszystkim, proszę państwa, nie godzi się, żeby odwalać takie szopki nad tą sprawą. Dlaczego wiele razy mówiłem, że w Polsce jest człowiek, który niszczy polskie jasnowidzenie? Otóż właśnie ze względu na przytoczoną na przykład sprawę. Przypomnę jeszcze raz. Kolejna wizja ów jasnowidza miał doświadczyć się przed kamerami Polsatu latem 2010 podczas jednego z odcinków programu Interwencja. Jak relacjonuje tygodnik powszechny ów jasnowidz wącha w nim białą koszulkę dziewczyny, zamyka oczy, po czym bazgrze w zeszycie kreski i zaczyna mówić o krzewach w nieregularnych kształtach, które szybko wskazuje mu jeden z obserwujących go mężczyzn. Ufjasnowic zrywa się więc z krzesła i biegnie w stronę wyjścia z plaży, biega po krzakach i gestykuluje. kopiemy, krzyczy. I tutaj mówi pani, mama Iwona Wieczo Iwony wieczorek, pani Iwona Kinda wieczorek. O programie dowiedziałam się przypadkiem. Przyszłam na plażę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Gdy widziałam tę szopkę, byłam w szoku. Ufjasnowic biegał, jakby miał wizję, a w rzeczywistości Dzień wcześniej sama mu o wszystkim opowiadałam, oprowadzałam i pokazywałam miejsca. Coś nieprawdopodobnego, co ten człowiek wyprawiał. Proszę Państwa, nie godzi się tak czynić. To niszczy klasę, to niszczy jasnowidzenie w Polsce. To sprawia, że ludzie takim ludziom jak ja przestają ufać. Dlatego pozwólcie mi, że dzisiaj zrobię takie. Trzy tylko małe wejrzenia w tę sprawę, niegodzące w dobre imię rodziny, niegodzące w dobre, proszę Państwa, w dobrą sprawę. Bo wierzę, że tak mi intuicja podpowiada, że organy ścigania, tak zwane archiwum X, które tym się zajmuje, jest na właściwym tropie. I tekst chcę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę. Że wszyscy zajmują się tak zwanym panem zręcznikiem. Ale, proszę państwa, pan zręcznikiem nie jest modus operandi zaginięcia pani Iwony Wieczorek. Pan zręcznikiem jest pewnego rodzaju elementem gry organów ścigania. Modus operandi to zupełnie inny człowiek, to zupełnie inna osoba, a tak naprawdę dwie osoby. Które za tym stały. I wiem to intuicyjnie, że właśnie tymi osobami, a nie tak zwanym panem z ręcznikiem, zajmują się organy ścigania. To pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć na temat tej sprawy. Dalej przytoczę wspomniany artykuł. Opowiadała w rozmowie z tygodnikiem powszechnym pani Iwona Kinda Wieczorek, która, jak twierdzi, dzień przed nagraniem, nieświadoma jeszcze jego, tego jasnowidza, udziału w programie, przeszła wraz z tym jasnowidzem całą trasę, którą wracała Iwona, pokazała mu krzaki oraz działkę, na której córka bawiła się przed zniknięciem. Raz mówił, że nie żyje, potem wskazywał, że przebywa w Jastrzębie i Górze, innym razem, że jest porwana w rewalu. Nic się kupy nie trzymało. Wspominała matka zaginionej w 2014 roku, dodając przy tym, że kiedy sama poprosiła ów jasnowidza, aby przyjechał do trójmiasta na jej koszt i wskazał, gdzie są zwłoki, ten wcale nie chciał przyjechać na miejsce. Zjawił się jednak po zaproszeniu polsatu. Proszę Państwa, nie chcę tego oceniać, ale jeszcze raz powtarzam. Otrzymuje się dobre efekty w jasnowidzeniu, kiedy ma się ciszej i spokój. Zwróćcie uwagę, że ja lubię nagrywać bardzo późnymi porami, nawet w nocy. I to nie dlatego, że tak mi fajnie, nie dlatego, że będzie Was więcej, będzie Was dużo mniej w czasie takiej audycji, jeżeli będzie na żywo. Ja mam tego świadomość, ponieważ większość ludzi. O takich porach, jak ja lubię nagrywać, na przykład ja się też na Facebooku na Fanpageu Jasnowic Nazar wizję w punkt fanpage. Fanpage. Spotykam to też późnymi yy, 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 późną yy, nocą nawet. Proszę Państwa, dlatego że jest cisza i spokój. Ja już wykonałem wtedy wszystkie swoje obowiązki. Jest tak zwany kalm we mnie, wokół mnie, jest cisza. I proszę Państwa, wtedy Jasnowiec osiąga największe efekty. Nie kiedy są kamery. Ja myślę, że ten, który przed kamerami robi szopkę, robi spektakl. To raczej albo ma świadomość, że będzie oszukiwać, będzie kłamać, i że nie będzie żadnych efektów. Albo z kolei chce odegrać tak zwaną szopkę medialną. No, ja proszę Państwa, nie prowadzę tego programu dla. Nie prowadzę tego programu dla tych audycji, tego kanału bezideowo. To jest kanał, jak zawsze powtarzałem, z ideą, który ma na celu was przygotować. Dlatego dla mnie są sprawy ważne, mniej ważne, ale i są sprawy bardzo ważne, bardzo istotne. Stąd, na przykład, przyjąłem taką regułę, że ja, jeżeli nie zwraca się do mnie rodzina z szacunku do sprawy, i z odpowiedzialności, aby była cisza nad sprawą, aby dać organom ścigania szansę za działania, aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania typu raz mówił, że nie żyje, potem wskazywał, że przybywa w Jastrzębie i Górze, innym razem, że jest porwana w rewalu, nic się kupy nie trzymało. Jak myślicie, czy to wprowadzało do tej sprawy, kiedy mówi rzekomy autorytet jasnowidzenia, wprowadzało do tej sprawy Spokój, wprowadzało do tej sprawy równowagę i pomagało tej sprawie nie. Dlatego ja się powstrzymuję. Ale przed chwilą dałem pierwsze takie wejrzenie. Teraz będzie drugie wejrzenie w tą sprawę. Proszę Państwa, w trakcie tych wszystkich filmów, które są z trasy, którą przechodziła pani Iwona Wieczorek. Pojawiał się taki motyw, na który trzeba zwrócić uwagę, a który jak gdyby przeminął z wiatrem nie był brany pod uwagę. Otóż tam przejeżdżał blisko pewien samochód, był to radiowóz policyjny, który według badań pana świętej pamięci Szostaka musiał przecinać drogę przejścia pani Iwonie wieczorek. Tutaj należy ten motyw sprawdzić. Otóż, dlatego należy go sprawdzić, że ktoś z tego radiowozu, chcę tak powiedzieć, no, nie mówiąc wprost, bo mówię, jest cisza potrzebna nad tą sprawą. Ktoś wie bardzo dużo na temat tej sprawy. Ktoś wie bardzo dużo. I to jest kolejna, druga sprawa, jeszcze trzecia. O której chcę powiedzieć, podpowiedzieć, nie ingerując w ciszę nad tą sprawą. Nie ingerując w ciszę. Przechodzimy dalej do artykułu. Po latach w rozmowie z Januszem Szostakiem, ów Jasnowic stwierdził, że nie chce już wypowiadać się w sprawie pani Iwony Wieczorek, gdyż matka zaginionej źle go postrzega. Podkreślił także, że za każdym razem angażował się w sprawę na własny koszt z dobrego serca. W sprawach tych, które znam, nikt żaden, nigdy żaden jasnowic w tym ów jasnowic Czuchowa nie wniósł żadnych istotnych informacji. Komentował w 2010 roku pan Mariusz Sokołowski, rzecznik komendy głównej policji w rozmowie z gazetą wyborczą. Zapytany przez dziennikarza, dlaczego w takim razie Policja zawsze tak szczegółowo sprawdza informacje od jasnowidzów, wyjaśnił, że rodzina musi wiedzieć, że policja robi wszystko, co możliwe, by odnaleźć ich bliskich. Dlatego, proszę Państwa, te słowa. Las mówił, że nie żyje, potem wskazywał, że przebywa w i Górze, innym razem, że jest porwana w rewalu. Nic się kupy nie trzymało, a także to kłamstwo, którego świadkiem była pani Iwona Kinda Wieczorek, mama. Pani Iwony Wieczorek, czyli to, tą szopkę, którą odwalił ów Jasnowic, to kłamstwo po prostu, tą grę, teatr, ten teatr. Proszę Państwa, to na pewno nie pomagało sprawie. Proszę zwrócić uwagę, co powiedział sam policjant. Rodzina musi wiedzieć, że policja robi wszystko, co możliwe, by odnaleźć ich bliskich. Ale jeżeli takich sygnałów, jeżeli takich elementów które mają pomóc, będzie nadmiar, będzie bardzo dużo, to proszę państwa, będzie tak zwany groch z kapustą. A to są sprawy dla rodziny bardzo ważne. Nie może być grochu z kapustą, kiedy mamy do czynienia z bólem bliskim. A tym bardziej, jeżeli ktoś chce pomóc, tym bardziej powinien zachować wstrzemięźliwość i spokój. Czytam dalej. W sprawie Iwony Wieczorek żadna wizja pana J nie potwierdziła miejsca pobytu zaginionej ani nie wpłynęła na to na tok śledztwa. Mówiła cztery lata później Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku, w rozmowie z tygodnikiem powszechnym. Ona także nie była w stanie przypomnieć sobie sprawy, która zostałaby wyjaśniona dzięki pomocy ów jasnowidza. I tutaj pod tytuł kolejny. Takich telefonów było po kilka dni, nie? Uf, nie był jednak jedynym Jasnowizem, który brał udział w poszukiwaniach Iwony Wieczorek. Do matki zaginionej i policjantów prowadzących śledztwo przez lata zgłaszali się wróżbici z całego kraju, którzy twierdzili, że wiedzą, gdzie jest Iwona. Jedni twierdzili, że leży w lesie 100 metrów od drogi, głową na południe. Inni, że trzeba szukać w jej Górze. Jeszcze inni mówili, że Iwona jest w domku na działce, na kempingu, w wysokiej trawie, w wodzie, kompostowniku. Opowiadała Iwona Kinda wieczorek po pięciu latach od zaginięcia córki w rozmowie z Wiusłikiem. Telefony wykonywali także zwykli ludzie, którym wydawało się, że widzieli Iwonę wieczorek. Jedni nad morzem, inni w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA. Kiedy jeden z mężczyzn widział Iwonę w Paryżu w sieci McDonald's przy Champs-Élysées, a pewna kobieta widziała, jak wsiadała do metra na stacji Georges Saint, policja zwróciła się nawet z prośbą, o nagranie z kamer. Na przesłanych nagraniach matka nie zobaczyła jednak swojej córki. Proszę Państwa, gdybyśmy postawili się na miejscu mamy Iwony wieczorek, Pani Iwony, to czy nie czulibyśmy żalu do świata? Czy nie mielibyśmy w sobie goryczy? Pani Jadwiga Esz napisała: Straszne to dla rodziny tak. Proszę Państwa, tym bardziej straszne, że Zaangażowało to całą policję, zaangażowało to całe państwo, struktury naszego państwa. Zwróćcie uwagę, ściągano jakieś nagrania z kamer. Ja nie mówię tylko o tym, że przez takie zachowania jak pana J traci się szacunek i autorytet, tracą inni jasnowidze, traci się szacunek do jasnowidzenia, ale zachowania innych wróżek. Powtarzam, jeżeli człowiek nie jest pewny, niech milczy. Jeżeli człowiek nie jest pewny, swojego daru umiejętności niech milczy. Proszę państwa, można bawić się. Można założyć sobie kanał. Każdy może założyć kanał na YouTube, gdziekolwiek chcecie, na jakikolwiek temat. Można mówić co ślina na język przyniesie. Można. Ale to są sprawy tak delikatne. To są sprawy tak przykre, że ja jako człowiek wrażliwy, a każdy prawdziwy jasnowiec musi być osobą wrażliwą, bardzo empatyczną. Nie potrafię, powiem Państwu, w jakikolwiek sposób nie tylko zrozumieć zachowania tych ludzi, którzy wprowadzali bezmyślnie w błąd, ale nie potrafię także nazwać swojego wzruszenia. I szacunku, jaki mam do mamy pani Iwony Wieczorek. Szacunku, że przez tyle lat ona po prostu nie zwariowała, że przez tyle lat ona dalej żywi nadzieję, że przez tyle lat ona chce szukać. A powtarzam Państwu: znam przykład dziewczyny, która została zamordowana w lesie w parku. Gdzie tylko ojciec zajmuje się sprawą, matka już nie, rodzina już nie. Wszyscy chcą odetchnąć. Każdy chce ciszy. A dlaczego ludzie chcą ciszy? Tak się składa, że rozmawiałem bez wmówienia komuś z bliskich tamtej osoby, jak to możliwe, że Ty jesteś tak bliską, prawda, osobą, a Ty się nie chcesz tym zajmować. Nie oceniałem. Ale tamta osoba mi powiedziała jedno. Zrobiono naszej rodzinie krzywdę medialną. Nie było ciszy, a w, tylko w ciszy i te słowa zapamiętałem tylko cisza przynosi najlepsze efekty. I tak sobie później pomyślałem to jest prawda. Wy mówicie, panie Nazarze, jak pięknie jest nieraz w czasie pana audycji tu gwiazdki, tu gdzieś światełko się pali ale to, proszę państwa, powiem prawdę. To nie jest tylko dla was. To jest także dla mnie żeby skupić moją uwagę żeby mnie wyciszyć. Były wcześniejsze audycje rok temu, gdzie na przykład byłem na etapie tak zwanych melodyjek w czasie audycji. Melodyjek. Były różne melodyjki. One pomagały Wam i pomagały mi. Pomagały mojemu jasnowidzeniu. Lubię ciszę. Wiecie, dlaczego w moim domu był całkiem u mnie niedawno, proszę Państwa, Tomasz Wnuk Lipiński, znany z naszego kanału, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Był Rambo, była Ola, Wygrać Życie. Była Asia. Asia akurat do domu nie wchodziła JP, ale byli u mnie. Oni wchodzili do domu. Proszę Państwa, u mnie są trzy zegary, takie jak ten, którego tutaj widzicie. Tylko jeden, tylko jak to się mówi, kategoriami. Starszy, najstarszy, jeden z XIX wieku. Znajduje się w kuchni. Proszę Państwa, ten dźwięk zegara, to tykanie zegara wycisza, uspokaja. A ja lubię wziąć sobie telefon, chodzić, wykonywać różne obowiązki i zwykłą codzienność wykonywać i wtedy, proszę Państwa, robić wizję dla kogoś, odpowiadać. Na przykład ostatnio. Pan K.M. Zostrudy, pozdrawiam. Pani Beata Esz, pozdrawiam. Pisałem też na maila do pana Szymka. Proszę Państwa, ci wszyscy ludzie otrzymywali wizję właśnie w trakcie moich obowiązków, ale w tle były te zegary. To było wyciszenie, to jest szukanie ciszy. Ta cisza jest istotą rzeczy. I teraz, proszę Państwa, trzecia sprawa, trzecie wejrzenie w sprawę pani Iwony Wieczorek. Moje jako jasnowidza. Te dwa to były poza audycją. A teraz zobaczymy, co mi wyjdzie w trakcie audycji. Tutaj mam, jeżeli chodzi o ten artykuł z Onetu, jest to, proszę Państwa, artykuł z... Z wczoraj, z godziny 12.17, jest zdjęcie pani Iwony wieczorek. Akurat niefortunnie z pewnym człowiekiem, który okazał się. Ale ja sobie przywołam ją w pamięci, pozwólcie. Ja sobie przywołam ją w pamięci i, i powiem wizję. Powiem wizję. Iwona Wieczorek Proszę Państwa jakby to powiedzieć nikt o tym chyba nie mówił ale Powiem to. Ciało Iwony Wieczorek zostało przestrzelone. To ciało będzie bardzo trudno odnaleźć. Ale gdyby to się udało, tego nie wiem, nie będę tutaj dywagował. Nie miałem tego przed chwilą wizji, czy będzie odnalezione, czy nie. Gdyby zostało odnalezione, jestem przekonany, że ta pani odeszła, że ta pani nie żyje. Nawet przyznam się Państwu, że chciałem mówić w trakcie tej audycji świętej pamięci, ale powstrzymywałem się ze względu na to, że nie byłem pewny. Lecz ta wizja teraz mi znowu potwierdziła o odejściu jej. Jest ciało przestrzelone, nieuduszone, jak każdy myśli. A może było przyduszone, może było, natomiast jest przestrzelone. Gdyby ciało zostało odnalezione, należałoby szukać, ale broń nie została wyrzucona, proszę państwa. Tyle mogę powiedzieć, zachowując ciszę i spokój przy tej sprawie. Kojarzyła mi się dziura po prostu w ciele. Dla mnie to jest jak przestrzelone. I wszystko. Proszę państwa, Przejdziemy dalej w artykuł, bo jest bardzo ciekawy ten artykuł. Dlaczego On odpowiada na pytanie, dlaczego ja nie chcę w to wchodzić. Bo dla mnie weszło w, to, w, to, w tą sprawę środowisko ludzi niegodnych. Ja nie chcę być w tym samym worku. Nie chcę być w worku ludzi, którzy wyzwaniają po rodzinie, sami się narzucają. I tu nie ma znaczenia, czy ktoś to robił za darmo, czy nie. Jak ktoś w tak delikatnych sprawach z bliskich cię nie prosi, nie pyta, nie wchodź za głęboko. Nie wskazuj, że jesteś pewny tu i tu, bo tylko dajesz złudną nadzieję, albo nie dajesz jej, albo robisz galimatias, nie pomagasz. Telefony wykonywali też zwykli ludzie, czy tam dalej, którym wydawało się, że widzieli Iwonę wieczorek. Jedni nad morzem, inni w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy USA. Kiedy jeden z mężczyzn widział Iwonę w Paryżu w sieci McDonald's przy Champelizier, a pewna kobieta widziała, jak wsiadała do metra na stacji Georges Saint, policja zwróciła się nawet z prośbą o nagranie z kamer. Na przesłanych nagraniach matka nie zobaczyła jednak swojej córki. Takich telefonów, jak podaje Newsweek, na początku śledztwa było po kilkadziennie. Nawet jeśli rodziny zaginionych nie wierzą w informacje od Jasnowidza. Trudno im z nich zrezygnować. Myślą, przepraszam. A jeśli akurat ta jest prawdziwa, nie umieliby sobie wybaczyć jej przeoczenia. Tłumaczyła w 2011 pani Aleksandra Jerzmanowska, psycholog z Fundacji Itaka, w rozmowie z Newsweek. Oni także, ona także podkreślała wówczas, że w ciągu 10 lat istnienia fundacji w trakcie poszukiwań prawie 10 tysięcy osób nie zdarzyło się jeszcze, aby Jasnowic pomógł choć w jednym przypadku. Choć od zaginięcia Iwony wieczorek minęło już 12 lat, wróżbici Jasnowidze nadal stoją domysły uważam, że miała szerokie kontakty i to się przyczyniło do tego, że została uprowadzona. Uważam też, że jest szansa, że może się jeszcze odnaleźć, skomentowała Wróżka z Sopotu w rozmowie z faktem w lipcu 2022. Proszę Państwa, trzeba ciszy nad tą sprawą. My powinniśmy sami, jako społeczeństwo, domagać się ciszy nad tą sprawą. Wydaje mi się, że już policja. Domaga się ciszy nad tą sprawą, a moje środowisko, jasnowidzów, wróżek czy innych ludzi, którzy mają jakikolwiek prawdziwy dar, proszę o wstrzemięźliwość języka. Proszę o zachowanie powagi. Proszę też o to, by jeżeli ktoś nie jest pewny, by w takich sprawach kierował się sercem. Kierował się wrażliwością, a nie krótkim poklaskiem, nie jakimś krótkim sukcesem medialnym, licząc na to, że ludzie zapomną, że ktoś nie zrozumie. Może ludzie zapomną, ale czy zapomnieć może serce matki, która przez tyle lat szuka? Nie. Nie może zapomnieć. Proszę Państwa, Dzisiaj taka audycja krótka, ale chciałem się na ten temat jako Jasnowic, jako człowiek wypowiedzieć. Chciałem po prostu wypowiedzieć to, jak ja rozumiem tę sprawę. Proszę byście mnie zrozumieli. Proszę, byście, byśmy wszyscy trzymali kciuki za to, aby serce matki ojca najbliższych tej osoby, pani Iwony wieczorek, zostało zaspokojone żeby to serce żeby ona wiedziała ta matka czy to dziecko żyje czy nie żyje czy trzeba mieć nadzieję czy trzeba się już pogodzić bo oni nie są już na etapie beznadziei tacy ludzie są już na etapie albo będzie nadzieja albo trzeba się pogodzić żeby oni mogli proszę państwa jeżeli zajdzie taka możliwość i potrzeba i pewność Pójść na grób, zapalić świeczkę, ale jeżeli by się okazało, że ja nie mam racji, by mogli ją przywitać, by mogli ją znowu zobaczyć, by mogli sobie opowiedzieć, choć proszę Państwa, ja nie mam wątpliwości co do tych słów, które powiedziałem. Dlatego powiedziałem ich tak niewiele, bo nie mam wątpliwości wszystkiego dobrego życzę państwu dobrej spokojnej nocy i zapraszam państwa na spotkanie w niedzielę najbliższą niedzielę w godzinach wieczornych kiedy już będzie nasze nasze serca będą spokojne kiedy już będziemy wszyscy kalm, kiedy już będziemy po codziennych obowiązkach kiedy jasnowic na którego kanał weszliście będzie spokojny kiedy już będzie wszystko zrobione kiedy będę mógł być w całości dla Was i dla Wizji. A widzicie, że świat idzie w bardzo dziwnym kierunku. Świat się domaga, proszę Państwa. Od nas, postaw, decyzji. I czujemy wszyscy, że coś nad naszymi głowami się dzieje ponad nami. Coś, co jest, proszę Państwa. Chyba jesteśmy na etapach, które zmierzają do wielkiej wojny. Zmierzamy ku temu, w jakim miejscu jest nasza ojczyzna, co nam grozi, co nam nie grozi, czy się bać, a jak należy ten, to banie przekuć na przygotowanie, jak należy w przyszłości podejść do tych spraw, jakie będą te przyszłości. Jaka będzie przyszłość? Polski, Polaków, Europy. Widzicie, że w moim sercu leży wizja tylko dla Niemiec? To dziwne, prawda? Nigdy nie miałem tej potrzeby mówienia, coś się tam zadzieje, że mam potrzebę poświęcenia całego programu tylko dla Niemiec. Nie wiem dlaczego, ale to jasno widzenie. ciał Bambini. I serdecznie przepraszam za tak krótką audycję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.